chyba nie tak miał wyglądać powrót do Polic po tylu latach, prawda? No bardzo mi przykro, że taki wynik udało, nie udało nam się nic tu wskórać. Szkoda, bo kibice przyjechali, dopisali licznie, a nasza gra nie zachwycała. No ciężko cokolwiek zrobić, jak nie trenujemy systematycznie, nie mamy pełnej kadry i przyjeżdżamy na mecz w 13. No. A wiadomo, że Chemik jest w tym sezonie niezniszczalny. Można powiedzieć, że mecz ustawił dwie pierwsze bramki, zwłaszcza ta pierwsza Jarka Luźwiaka, strzał z dystansu, piękne uderzenie, praktycznie nie do obrony. No szkoda, że nikt z defensorów, w tym ja, nie zdołaliśmy zablokować. No, to powinno się dojść i po prostu nie dopuścić do strzału. Ładnie uderzył, jest znany z tego, że potrafi huknąć z daleka. Wiedzieliśmy o tym, a jednak nikt nie potrafi zareagować w tempo, nie? No, niestety porażka z nami, no chyba jednak kończy przygodę, jeżeli chodzi o awans w tym sezonie, prawda? No, na pewno będziemy walczyć. Zostało 5 kolejek. Wiemy też, że z drugiej ligi Błękitni też walczą o utrzymanie, to też może nam pomóc. I, no, będziemy walczyć do końca, chociaż o to trzecie miejsce. Zbieramy się i walczymy. Dziękuję i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Trenerze, no jak patrzało się dzisiaj na mecz, to ja miałem wrażenie, że nie gra dzisiaj pierwsza drużyna z trzecią, a co najmniej pierwsza z ostatnią. No powiem tak, nastawialiśmy się tutaj dzisiaj na mega ciężki mecz. Walkę na noże, bo flota przyjeżdżała tutaj dzisiaj do nas i była na musiku, musiała ten mecz wygrać, jeżeli tutaj jeszcze chciała się liczyć w walce o ten awans. Nam się dobrze mecz ułożył, nie oszukujmy się. Pierwsza bramka Jarka Wiświaka to Stadiony Świata. Zaraz potem faul na Nikicie. Podwyższamy na 2-0 i poszliśmy za ciosem, tak? Przyjęliśmy kontrolę nad meczem. Graliśmy ofensywnie, doskakiwaliśmy do rywala. Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando. Druga połowa też tworzyliśmy tych sytuacji, ale niemniej jednak wiadomo, już troszeczkę tempo siadło. Trzeba tutaj zaznaczyć, daliśmy zadebiutować Szymonowi Rogowskiemu. Z meczu na mecz przygotowujemy się, chcemy dograć ligę bez porażki i gramy dalej. Właśnie miałem zapytać właśnie o debiut właśnie Szymona Rogowskiego, ale zapytam w takim razie o coś innego. Mikołaj Trajkowski, kolejny mecz i tym razem dwie bramki. No, imponujące jest to, jak Mikołaj dochodzi do sytuacji i jego skuteczność, tak? Praktycznie to, co ma, jest w siatce, a dzisiaj pochwalę go de facto nie za skuteczność, nie za bramkę, a za to, jaką drużynę wykonał za to, jaką pracę wykonał dla drużyny w defensywie, ile biegał, ile odbiorów. Klasa. Mikołaj, kolejny mecz w pierwszym składzie i kolejne bramki. Dzisiaj dwie. No tak, na pewno cieszą te bramki. Przede wszystkim cieszy wynik drużyny, ale też dla mnie ważne jest, że dostaję szansę w pierwszym składzie i wydaje mi się, że swoimi bramkami udowadniam, że mam potencjał na graniu. Nie wiem jak cię, ale mnie dzisiaj flota, trzecia drużyna, no, kompletnie rozczarowała. No, spodziewałem się więcej, zwłaszcza po tym zespole. No my też na pewno spodziewaliśmy się nieco więcej, bo jednak flota bodajże nie odda żadnego strzału na naszą bramkę, ale mimo to cały czas byliśmy skoncentrowani i dążyliśmy do jak najwyższego wyniku. Można powiedzieć, że mecz ustawił dwie szybko zdobyte bramki. Pierwszy Jarek Jóźwiak, że tak powiem, huknął z 20 paru metrów, a później karny i strzał Bartka Ławy. Praktycznie było po meczu. No tak, na początku flota wysoko na nas wyszła, ale na szczęście szybko udało nam się strzelić te dwie bramki, bodajże była to 15 minuta i to na pewno ustawiło już całe spotkanie, dało nam pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku i strzeliliśmy następne 4, żeby przypieczętować fakt, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze. Dokładnie, mamy bardzo imponujący, że tak powiem, bilans, tak? Wszystkie mecze w tej rundzie wygrane, zero straconych goli i z tego, co pamiętam, na tą chwilę szybko liczenie, 52 bramki zdobyte, zero stracone. Tak, na pewno mamy naprawdę bilans, wydaje mi się, że nieporównywalny do nikogo w Polsce, a może i nawet w Europie i cały czas dążymy, żeby był jak największy, nawet do wyniku 70 strzelonych i zero straconych.